Cześć! Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody jest zmorą bardzo wielu przedsiębiorców i organizacji. Klienci i czytelnicy bloga dosłownie zasypują nas pytaniami na temat tego, na przykład w jakich przypadkach zbierać zgody, albo czy zgoda musi być zebrana na piśmie, albo jak powinna wyglądać formułka zgody na przetwarzanie danych albo kiedy i w jaki sposób można ją odwołać no i to oczywiście są dobre pytania tylko nie do końca dlatego że istnieje inne znacznie ważniejsze pytanie mianowicie w jakich przypadkach mogę nie Zbierać zgód na przetwarzanie danych osobowych? Dlatego, że jeżeli okazałoby się, że chcesz zbierać zgodę, a wcale nie jest to wymagane przez RODO, to znając odpowiedź na to pytanie, zaoszczędzisz sobie masę czasu, nerwów no i oczywiście kłopotów. Także, właśnie na to pytanie udzielę Ci dzisiaj odpowiedzi w tym poradniku. Także zaczynamy. W jakich przypadkach mogę nie zbierać zgód na przetwarzanie danych osobowych? Odpowiedź brzmi zawsze wtedy, kiedy dysponujesz jakąkolwiek, wystarczy, że tylko jedną, tak zwaną przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych. Tematowi przesłanek legalności przetwarzania danych zostanie poświęcony inny odcinek poradnika, dlatego teraz, tak dosłownie w telegraficznym skrócie. Przesłanki legalności to warunki, jakie musisz spełnić, żeby móc legalnie przetwarzać dane osobowe. Przesłanki legalności dla przetwarzania danych osobowych zwykłych są wyliczone w artykule 6 RODO, a dla szczególnych kategorii danych, czyli tak zwanych danych wrażliwych, te przesłanki są wyliczone w artykule 9 RODO. Treść do link do treści RODO na dole w opisie odcinka. E, przykładowe i najczęściej stosowane przesłanki legalności to e, wykonanie umowy, obowiązek prawny, tak zwany prawnie uzas uzasadniony interes, no i wreszcie last but not least, bohater naszego dzisiejszego odcinka, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jakie wnioski? No, banalnie proste. Jeżeli dysponujesz jakąkolwiek inną niż zgoda przesłanką, czyli np. umową, czy e, prawnie uzasadnionym interesem, czy, czy jakimś e, obowiązkiem wynikającym z, z przepisów prawa, absolutnie nie zbieraj dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych. Rodzi to szereg niebezpieczeństw i ryzyk. Wymienię tylko przykładowo ryzyko fikcji dobrowolności zgody, problemy związane z ewidencjonowaniem i archiwizowaniem zebranych zgód, problemy z realizacją usług w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Pamiętaj też o tym, że zbieranie zgody, kiedy nie jest to wcale konieczne, to dodatkowe formalizmy dla osoby, której dane chcemy przetwarzać, na przykład dla klienta. Podejrzewam, że znasz to doskonale z własnego życia, funkcjonowania w życiu gospodarczym i pewnie też nie lubisz wyrażać 186 oświadczeń woli przy korzystaniu z usług przykładowo, nie wiem, czy telekomunikacyjnych, czy jakichkolwiek innych. Także Prosta zasada brzmi, im mniej checkboxów, tym lepiej. Jeśli nadal brzmi to dla ciebie zbyt abstrakcyjnie, no to bardzo proszę kilka. Praktycznych przykładów. Pierwszy przykład. Jeżeli jestem z klientem związanym ze mną umową, i co ważne, nie musi być to umowa zawarta na piśmie, liczy się również umowa realizowana poprzez akceptację regulaminu, a więc, jeśli jestem z klientem związany umową, przetwarzam jego dane w celu realizacji tej umowy. I mogę to robić legalnie, nawet bez pytania o zgodę. Jeśli prowadzisz na przykład sklep internetowy, błagam cię, nie pytaj swoich klientów o zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia. Jest to absolutnie, całkowicie bezcelowe. No i zadaj sobie oczywiście proste pytanie, czy możesz potencjalnie. Zrealizo zrealizować zamówienie w sklepie internetowym jakiejś osoby, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie danych. Hmm. Chyba jednak nie. Chyba się nie da. No właśnie. I tu płynnie przechodzimy do kolejnej bardzo popularnej przesłanki, która jest świetną alternatywą do zgody, czyli przykład numer dwa. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego przez inny niż rodo akt prawny, na przykład może być to kodeks pracy, również możemy legalnie przetwarzać dane osobowe bez pytania dodatkowo o zgodę. Wyobrażasz sobie może hipotetyczną sytuację, kiedy pracownik nie wyraziłby zgody na przetwarzanie swoich danych przez pracodawcę w celu świadczenia pracy. No, prawda, że brzmi to dosyć. Kuriozalnie, ale no, uwierz mi, że audytowaliśmy setki firm i organizacji i bardzo często spotykaliśmy się właśnie z taką praktyką, czyli administrator danych chciał być bardziej zgodny z RODO niż samo RODO, przez co nie był zgodny z RODO, bo wymagał zgody na przetwarzanie danych tam, gdzie było to zbędne. No, i przechodzimy do ostatniej bardzo popularnej i alternatywnej do zgody przesłanki legalności przetwarzania danych. E, ostrzegam, to będzie hit, e, od którego bardzo wielu osobom zawali się cały Rodoświatopogląd. Uwaga, panie i panowie można legalnie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych bez pytania o rodowską zgodę na przetwarzanie danych. Dobrze, prawda? Jak to możliwe? Zapytasz. Już odpowiadam. Wystarczy powołać się na tak zwaną przesłankę prawnie uzasadnionego interesu. Tylko uwaga. Skonsultuj to z lekarzem lub farmaceutą lub ekspertem RODO lub po prostu posłuchaj dalszej części poradnika, bo mam dla ciebie kilka bardzo, bardzo, bardzo istotnych zastrzeżeń. Zanim wyrzucisz do kosza wszystkie dotychczasowe formularze zgód, pamiętaj o tym, że jeden. Jeżeli planujesz jakieś działania marketingowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnej, np. mailingi, SMS-ingi, telefoningi, no to i tak musisz uzyskać na to zgodę. Tylko o czym mało kto wie, nie wynika to z samego RODO, tylko z innych aktów prawnych, czyli z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w skrócie u oraz ustawy prawo telekomunikacyjne, w skrócie PT. Link do obu aktów prawnych masz w opisie odcinka. Drugie bardzo ważne zastrzeżenie, jeżeli powołujesz się na przesłankę prawnie uzasadnionego interesu przy przetwarzaniu danych osobowych, musisz. Umożliwić osobie, której dane przetwarzasz w celu marketingowym, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W dowolnym momencie, w dowolnej formie, bez skazywania osoby, której dane przetwarzasz na konieczność przesyłania ci listu poleconego albo skanu jakiegoś pisma. Wystarczyć powinno samo mailowe, krótkie oświadczenie. Sprzeciw można wyrazić skutecznie nawet podczas rozmowy telefonicznej. Trzecie bardzo ważne zastrzeżenie. Musisz dopełnić obowiązku informacyjnego. To znaczy, i tak musiałbyś go dopełnić, i tak musisz go dopełnić niezależnie od tego, na jakiej przesłance legalności bazujesz. Ale pamiętaj o tym, żeby w klauzuli informacyjnej wskazać wyraźnie, między innymi to, że przetwarzasz dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes oraz, że osobie, której dane przetwarzasz, przysługuje szereg praw, m.in. prawo opisane wcześniej przeze mnie w punkcie drugim, czyli prawo do sprzeciwu. E, tutaj odsyłam cię do naszego artykułu na blogu, który jest poświęcony właśnie obowiązkowi informacyjnemu. Jest to nasz absolutny blogowy hit, który doczekał się już prawie 400 komentarzy, a jeżeli lubisz drogi na skróty, to możesz sobie skorzystać też z naszych gotowców, czyli klauzul informacyjnych w tym związanych. Z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych i e, szablonów klauzul zgód na przetwarzanie danych. Linki do obu materiałów w opisie odcinka na dole. No i wreszcie czwarte, bardzo ważne zastrzeżenie: e, za każdym razem, jeżeli powołujesz się na tak zwany prawnie uzasadniony interes, musisz przeprowadzić tak zwany balancing test czyli Test równowagi. I tutaj również odsyłam Cię do naszego bloga, bo cały proces realizacji testów równowagi opisaliśmy na naszym blogu. Możesz też skorzystać z naszych gotowych szablonów balancing testu razem z instrukcją wypełniania. Linki również na dole w opisie odcinka. Podsumowując, chcesz być z RODO zgodny. Stroń od zbierania zgody. Zanim zadasz sobie pytanie, w jaki sposób zbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zadaj sobie inne, znacznie ważniejsze pytanie, czy na pewno musisz tę zgodę zbierać. A może dysponujesz już jakąś inną przesłanką legalności, i pytanie o zgodę na przetwarzanie danych jest całkowicie zbędne. Jeżeli ten poradnik był dla Ciebie wartościowy, to mam dla Ciebie. Dobrą wiadomość, pracujemy właśnie nad kolejnymi 79 odcinkami. Między innymi o tym, jak zbierać te nieszczęsne zgody na przetwarzanie danych. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i żeby nie dopytywać więcej o zgodę na przetwarzanie danych w przypadkach, kiedy tak naprawdę wcale ich nie potrzebujesz. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć!